kontynuujmy modelowanie nosa postaci. W tym miejscu, gdzie znajduje się płatek nosa, geometria może być troszeczkę niejasna, bądź może sprawiać troszeczkę problemów. Ważne jest, aby nie poddawać się i starać się zniwelować trójkąty, które powstają w siatce. Oczywiście nie trzeba robić tego od razu, jeżeli dodamy geometrię w innym miejscu. Możliwe będzie później dołączenie tego, co już mamy i zniwelowanie trójkątów. Na ten moment jednak spróbujmy pozbyć się trójkątów z tego, co mamy. W związku z tym, że nasza siatka jest nadal dosyć prosta, nie musimy obawiać się usuwania, przemieszczania i dodawania punktów. Możemy pracować nad tym tak długo, aż osiągniemy chciane efekty. Jak widać, to jest również niepoprawna siatka. Korzystając z techniki podobnej, jaka użyta była przy tworzeniu powieki, pozbywamy się niechcianego trójkąta przy nosie, jednak nie jestem do końca pewna, czy wygląda to dobrze. Zostawmy to na ten moment, ale prawdopodobnie jeszcze do tego wrócimy. Dodajmy troszkę geometrii, która będzie szła wzdłuż nosa, blisko do osi symetrii. Spróbujmy jeszcze raz, gdyż program nie odpowiedział na żądanie. Nie musimy kończyć tego od razu, nie musimy robić pełnego obwodu. Możemy wrócić do tego później. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, aby wrócić do niedokończonych linii geometrii. Nie wolno zostawiać ich niedokończonych, wiszących jakby w siatce. Przedstawiony tutaj sposób jest bardzo prosty i szybki na to, aby nie ciągnąć geometrii wzdłuż całego modelu. Pozwala on kończyć geometrię bez zapętlania jej wokół. Tak jak już wspominałam wcześniej, należy zawsze pamiętać o porządkowaniu geometrii podczas dodawania nowych linii. Pamiętać o tym, aby wszystko było zawsze pod kontrolą, w miarę równo, bez żadnych niechcianych zakrzywień czy dziwnych skosów. Tu jak widzimy, po dodaniu nowej linii możemy spokojnie uporządkować naszą przestrzeń. I jak widzimy, kość policzkowa jest bardzo wklęsła, musimy to naprawić. Kolejne podejście do naprawienia nosa. Niestety również niepoprawne w tym wypadku.
nie chcemy, aby w tym miejscu geometria zapętlała się. Zapętlać powinna się tam, gdzie znajduje się płatek nosa, a nie pomiędzy jego czubkiem i płatkiem. Nie bójmy się próbować i przestawiać geometrii, dodawać nowych linii, czy usuwać ich. Nie obawiajmy się tego, że coś nagle zepsujemy. Pamiętajmy także o zapisywaniu naszego pliku, nie nadpisywaniu, gdyż w przypadku, jeżeli coś pójdzie nie tak, łatwiej jest wrócić do poprzedniej wersji modelu, niż próbować odkopywać jakby wcześniejsze nasze działania. Maja też nie zawsze lubi Ctrl-Z, czego wcześniej nie wspominałam. Należy więc uważać z tym, ile razy i jak szybko naciskamy te klawisze. Zakończmy linie biegnące wzdłuż nosa w podobny sposób jak te, które umieściliśmy pod nosem. Wydawać się może, że one również pozostawione są w takiej przestrzeni niedokończenia, jednak po lustrzanym odbiciu naszego modelu te linie złączą się z drugą jego częścią, tworząc poprawną całość. Widzimy, że mamy parę problemów w naszym modelu. Czasami punkty nie łączą się, bądź przy usuwaniu linii zostają nam porzucone pojedyncze elementy, które musimy albo usunąć, albo złączyć z sąsiadującymi punktami. Pamiętajmy o tym, aby linii nie usuwać naciśnięciem klawisza Backspace, gdyż zazwyczaj tworzy to problem w postaci nieusuwanych punktów. Czyli usuwamy linię, ale punkty, które tworzyły tę linię, nie znikają. Pamiętajmy o tym, aby sprawdzać, czy model wciąż wygląda jak postać z rysunku. W wirze przestawiania punktów i dodawania nowej geometrii można zapomnieć o tym, aby sprawdzać model z profilu oraz z przodu i porównywać go do naszego rysunku. Widzimy tu również różnicę między modelem a rysunkiem. Chociażby umieszczenie nosa i płatka nosa. Oczywiście nigdy nie będzie to w 100% takie samo. Nie będą wyglądały
identycznie, jednak warto jest spróbować doprowadzić do jak najbardziej zbliżonego wyglądu naszego modelu do rysunku. Jak widać, oko modelu i oko rysunku różnią się dosyć mocno w położeniu. Wydaje mi się, że nasz model i brzeg nosa są troszeczkę zbyt blisko. To znaczy model oka i nosa. Tworzy to troszeczkę dziwnie wyglądający krater, który trzeba będzie naprawić. Nie podoba mi się również kształt nosa, który jest na rysunku, dlatego postanowiłam troszeczkę go zmodyfikować. Zmiana na przodzie pokazała nam wszystkie wady na boku, musimy więc kontynuować naprawianie. Usuńmy historię oraz zacznijmy przygotowywać przestrzeń na umieszczenie nozdrzy. W przypadku postaci rysunkowych, kreskówkowych, nie zawsze jest to wymagane, zależy to od projektu, jaki posiadamy, czy od ogólnej wizji artystycznej. W wypadku tej postaci nozdrza zostaną wymodelowane. Widzimy troszeczkę problemów w kąciku, ale to nic ciężkiego do naprawienia. Bardzo często okazuje się, że nasza ogólna wiedza o tak małych elementach ludzkiego ciała czy twarzy jest troszeczkę zbyt ogólna, aby rzeczywiście poprawnie odwzorować takie elementy. Zazwyczaj nie przykłada się do nich dużej uwagi, dlatego w przypadku problemów, jak zawsze, sugeruję odnieść się do materiałów pomocniczych.